Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani premier. Jest takie porządne miasto Bielsko-Biała. Obok tego miasta jest inne porządne miasto Żywiec. I od 2012 roku mieszkańcy Bielska-Białej i Żywca mieli jeździć nową drogą S69. Termin otwarcia tej drogi był przesuwany z roku na rok. Ostatnio w styczniu pani premier Bieńkowska zapowiedziała, że droga będzie do końca tego roku wybudowana, otwarta. To oczywiście nie nastąpi, bo prace prowadzone są bardzo ślamazarnie. Pani premier, no rządzicie od 2007 roku. Czy to zła wola, czy nieudolność? Naprawdę posłowie nie tylko PiS-u, ale też innych klubów napisali kilkadziesiąt interpelacji w tej sprawie i no, nigdy żaden rządzący klub nie miał tylu parlamentarzystów, ile dzisiaj ma Platforma. 5 posłów, 3 europosłów, 2 senatorów i naprawdę no, aż wstyd słuchać coraz to nowych obietnic, pustych obietnic. Pani premier, prosiłbym o rzetelną odpowiedź. Kiedy mieszkańcy Bielska-Białej, Żywca będą mogli jeździć drogą S69? Dziękuję, panie pośle.